Otwieram posiedzenie robocze Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych z udziałem dzisiaj publiczności. Bardzo serdecznie w imieniu Zarządu Towarzystwa witam wszystkich przybyłych na nasze spotkanie, zarówno zaproszonych gości, jak i członków Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych. Również serdecznie witam naszego prelegenta, księdza doktora Wojciecha Grygiela, który przybył do nas z Krakowa. Szczęść Boże. Gospodarzem tego miejsca jest ksiądz rektor Andrzej Tomko, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego, i chcę gospodarzowi też oddać głos, żeby mógł do towarzystwa i do zaproszonych gości przemówić. Oklaski były takie, myślę, że cichutkie i słabe, przynajmniej tutaj niesłyszane. Jeszcze raz oklaszczemy naszego gościa. Dziękuję bardzo. No i następny księdzu profesorowi Rajmundowi. Zaklaszcie, bo się, żeby miał siłę do dalszych działań. Tylko tyle powiem. O, żeby miał siłę do dalszych działań. Magnificencje, panowie rektorzy, kochane i piękne panie, drodzy panowie, przekrój tutaj mamy wspaniały i piękny. Droga z królewskiego Krakowa do piastowskiego Wrocławia nie jest zbyt długa. Te dwa ośrodki naukowe, Kraków i Wrocław, nie tylko nie rywalizowały ze sobą, wręcz przeciwnie, uzupełniały się. I gdyby nie ta odległość 5 jazd koni, która od uniwersytetu do uniwersytetu musiała być określona drogą, określona czasem i przestrzenią, to pewno w jednym momencie i Kraków, i Wrocław miałyby wspaniałe uniwersyteckie miasta właśnie w określonym pięknie czasem. W tym miejscu, w którym tak znaczące osoby dla nas, między innymi kardynał Józef Ratzinger przemawiał, otrzymując doktorat honoris causa, wiele innych osób razem z Janem Pawłem II błogosławionym, dzisiaj gościmy w naszych drogach wspaniałego prelegenta. Powiedzielibyśmy w świecie współczesnym nazwisko. Nie nazwisko, które ma parcie na szkło, bo takich nazwisk jest bardzo dużo. Za tą osobą kryje się ogromne doświadczenie, myśl piękna i wspaniała. I co przede wszystkim? Pole do pięknej i wspaniałej dyskusji. Zawsze za osobą i jego dziełem kryje się również praca innych osób. Począwszy od tych, którzy dali nas światu, czyli naszych kochanych rodziców, a później wspaniałych nauczycieli, tych, których znam osobiście, i tych, których znamy tylko z przeczytanych bądź wysłuchanych wykładów. Myślimy, że za osobą księdza profesora, doktora z królewskiego Krakowa również takie piękne grono wspaniałych i mądrych ludzi jest, bo inaczej nie byłoby go dzisiaj pośród nas. Cieszę się również z obecności państwa, niektóre twarze rozpoznaję po raz pierwszy. To znaczy, że istnieje dynamizm i ogromna potrzeba takich spotkań, nie tylko w rynku, przy wspaniałym wrocławskim piwie, i w papach, i teraz na stadionie Śląska, gdzie rozgrywa mecz z Wisłą Kraków. Ale proszę zauważyć, księże doktorze, że nie zwyciężyło piwo wrocławskie, chociaż jest bardzo dobre. Nie zwyciężył duch kibicowania, ale przede wszystkim chęć pogłębienia myśli, prowadzenia dyskusji. I z tego, że państwo tutaj dzisiaj się znajdują, młode, piękne twarze, bardzo się cieszę i bardzo państwu dziękuję za to, że po raz kolejny w tak licznym gronie wypełniliście tę przestrzeń. Każdy później, po każdym spotkaniu, bierze coś dla siebie. Przecież spotkanie to niezbyt wiele. Nawet zwykły łyk herbaty, kilka ciasteczek i ludzie. To już jest wspaniałe, piękne spotkanie. Doświadczenie.
i myśl. Niech to doświadczenie i myśl towarzyszy Wam i zabierzcie sobie, proszę Państwa, z tego miejsca jak najwięcej, żeby rozmyślać.